Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić pyszne wiśnie do słoików w syropie. Idealne później jako dodatek do ciast, deserów. Tradycyjny, stary przepis. Zapraszam. Zaczynamy od wydrelowania wiśni. I tyle, ile mamy wiśni, tyle musimy mieć cukru. Czyli na 1 kg wiśni, 1 kg cukru. Wiśnie mam odważone, u mnie jest akurat 3 kg. Zasypię je 3 kg cukru. Na koniec jeszcze tylko delikatnie zamieszam łyżką. Nie żeby dokładnie je wymieszać, tylko żeby cukier doszedł aż tam do samego dołu. Wiśnie przykrywamy pokrywką, bo u mnie jest to garnek, lub ściereczką bawełnianą i odstawiamy na 24 godziny. Po 24 godzinach, jak widać, wiśnie puściły już sporo soku. Możemy je teraz delikatnie przemieszać i odlać z nich sok. Jak widzicie, soku wyszło całkiem sporo. Wiśnie na chwilę odstawiamy. Sok wstawiamy na gaz i podgrzewamy, aż się zagotuje. Zagotowanym sokiem zalewamy nasze wiśnie. Mieszamy delikatnie, przykrywamy garnek i odstawiamy na kolejne 24 godziny. Po tym czasie ponownie delikatnie mieszamy, zlewamy sok i ponownie go zagotowujemy i kolejny raz gorącym, zagotowanym sokiem zalewamy nasze wiśnie. Mieszamy, przykrywamy i odstawiamy na kolejne 24 godziny. Po tym czasie zlewamy już ostatni, trzeci raz sok do garnka. Zagotowujemy. I jak sok się zagotowuje, my nakładamy wiśnie do słoików. Dosyć ciasno. Jak się syrop zagotuje, wyłączamy gaz i zalewamy naszym syropem wiśnie. Soku wiśniowego mamy trochę więcej, więc również wlejcie go do słoików i zapasteryzujcie. Następnie słoiki zakręcamy. Wstawiamy do dużego garnka wyłożonego ściereczką bawełnianą. Słoiki zalewamy zimną wodą do połowy wysokości. Garnek przykrywamy, wstawiamy na gaz i od momentu wrzenia wody pasteryzujemy je przez 15 minut. Następnie gorące wyjmujemy na ściereczkę i ustawiamy do góry dnem. Pozostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to dajcie łapkę w górę, naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!